Ja kończyłem technikum budowy okrętu w Gdańsku, słynne Konradinum. Dlatego wszystkie te fragmenty, które są związane z łodzią, tak jak dzisiaj, zawsze mi frapowały od samego początku. Jak można spać, gdy jest burza i to jeszcze w łodzi? To są te opowiadania, które są, my żeśmy się do nich przyzwyczaili, ale one są naprawdę trudne do interpretacji. Co to się dzieje? Jak Jezus mógł spać na łodzi? Apostołowie wiosłują, bo wiatr jest przeciwny. W innych Ewangeliach jest to dokładnie opisane, Łukasza. A Jezus śpi. I to, co się dzieje później, nastaje głęboka cisza. I oni się pytają jeden drugiego, kim on właściwie jest. To jest cały czas dla nas w naszej wierze. Chcemy cały czas poznawać Jezusa. Święty Paweł mówi, że to jest największa i najwyższa wartość, poznanie Jezusa Chrystusa, kim on właściwie jest. Nie tylko to, co Jezus mówi w Ewangelii, za kogo mnie ludzie uważają, ale to również to, co my jakby przetrawiamy dla siebie. Kim Bóg jest w moim życiu? Czy doświadczyłem Boga żywego? Bo jeżeli nie, to wszystkie te praktyki, które my podejmujemy, są bezduszne. Bez wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I dlatego zobaczcie, ten dzisiejszy patron, święty Ireneusz, ja go bardzo lubię, bo to był pierwszy ojciec Kościoła, którego czytałem. Adversus hereses. Przeciw herezjom. I on opisuje początki różnych herezji, jak to się dzieje. Tak jak mówi święty Jan, oni byli na początku z nas, ale potem się okazało, że nie są od nas. Tak jest i teraz w Kościele. Jest bardzo wielu ludzi, którzy strasznie mącą. Kim jest właściwie papież? Antychryst, mówią niektórzy. Franciszek. Ludzie się zdumiewają, jak taki człowiek może rządzić Kościołem. I rozbijają jedność Kościoła. My się cały czas w każdej Eucharystii modlimy o tę jedność. I zobaczcie, ten prorok, którego dzisiaj słyszymy po raz kolejny, w tych dniach będzie on nam towarzyszył w tej lekturze codziennej, gdy czytamy pierwsze czytanie, prorok Amos, prorok Bożej Sprawiedliwości, który nawołuje do powrotu do Boga, głębokiego. Bo bardzo często, nie tylko zobaczcie, to jest problem współczesności, ale również w tamtych czasach, kilka wieków przed Chrystusem, naród wybrany powierzchownie traktował wiarę. Bóg dla nich nie był ostoją, dlatego on mówi o głębokim nawróceniu. Powróćcie do Pana. Nie oszukujcie siebie nawzajem. Coś podobnego jest cały czas z nami, gdy my odnosimy nasze relacje do Boga. Kim On dla mnie jest, że nawet ucisza burzę? I to wołanie, które cały czas towarzyszy Kościołowi. Panie, ratuj nas, bo giniemy. I z tego obrazu z Ewangelii bardzo często mówimy o łodzi Piotrowej. Bo czterech z apostołów na pewno było rybakami. I święty Piotr również. Dlatego mówimy o Kościele jako o łodzi, która czasami jest właśnie zalewana różnymi falami. To są różne obrazy wrogich sił, które chcą Kościół zniszczyć i dzieło Chrystusa. Dlatego tak ważne jest to przylgnięcie do Jezusa, przylgnięcie i trwanie. Jezus mówi do nas, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. I mówi, że to powołanie, to w zasadzie to nie jest nasz wybór. Nie wyście mnie wybarali, ale ja was wybrałem. To jest ogromna łaska, że jesteśmy w Kościele. W tych trudnych czasach. I dlatego przez tych różnych świętych,
chcemy się uczyć takiego przylgnięcia do Boga i trwania w prawdzie, bo Jezus jest prawdą. Drodzy pielgrzymi, czciciele Matki Bożej Licheńskiej, spotykamy się w bazylice, która jest położona około 3 km od Lasu Grąblińskiego, gdzie w 1850 roku były objawienia Matki Bożej tutaj na ziemi licheńskiej w Lesie Grąblińskim. Matka Boża 172 lata temu stanęła na tej naszej ziemi, objawiając się miejscowemu pasterzowi Mikołajowi, aby wezwać ludzi do nawrócenia, pokuty, skruchy, powrotu do Boga, do życia sakramentalnego. Dlatego, że był to rok, w którym rzeczywiście dominował grzech i zło wśród tutaj miejscowych mieszkańców i rzeczywiście ludzie zapomnieli drogi do Kościoła, do Boga, przestali się modlić i przyszła między innymi epidemia cholery, która dziesiątkowała ludzi, ludzie zaczęli umierać. Matka Boża wezwała do nawrócenia i pokuty za swoje grzechy, a epidemia minie. Oczywiście ludzie nie posłuchali na początku, nie wrócili do Boga, chociaż wzywał do nawrócenia Mikołaj, to jednak po jakimś czasie dopiero ludzie się zreflektowali, jak żyją. Rzeczywiście są bardzo grzeszni i oddalili się od Boga, od Jego przykazań i dopiero to nawoływanie pasterza Mikołaja przyczyniło się, że ludzie się opamiętali. Epidemia się skończyła, jak ludzie zaczęli się nawracać. Droga do kościoła została na nowo odświeżona. Ludzie zaczęli przystępować do sakramentu pokuty, pojednania, przyjmować komunię świętą, modlić się na różańcu, czytać Pismo Święte. Wszystko to wróciło, ale potrzeba było objawienia Matki Bożej. Zobaczmy, że to objawienie sprzed 172 lat jest ciągle aktualne w XXI wieku wśród nas. My wszyscy, jak tu jesteśmy, potrzebujemy nawrócenia, pokuty i skruchy, by zadośćuczynić za swoje grzechy i za grzechy ludzkości, tych ludzi, którzy obrażają Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Bożej, za tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami. Mamy też pokutować i modlić się o ich nawrócenie. Dzisiaj to jest ciągle bardzo aktualne. I teraz widzimy, liturgia słowa pokazuje nam bardzo ważną prawdę dotyczącą naszego życia, zwłaszcza życia duchowego. Otóż pierwsze czytanie u proroka Amosa pokazuje nam, że ten prorok, który działał w VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa, 800 lat przed narodzeniem, piętnował grzechy właśnie ludzi. Bardzo mocno krytykował tych, którzy odeszli od przymierza z Bogiem, od Bożego prawa, przestali się modlić, przestali zachowywać Boże prawo, przykazania. I powiedział, że spotkają was różne nieszczęścia. I takim nieszczęściem, konsekwencją była niewola asyryjska. Potem była niewola babilońska, okupacja rzymska. Ciągle były znaki od Boga dawane ludziom, by się opamiętali. Ale to właśnie czytanie proroka Amosa mówi nam bardzo ważną prawdę, że jeżeli w naszym życiu zdarzają się rzeczy trudne i bolesne, problemy, kłopoty, choroba, śmierć kogoś bliskiego, kiedy doświadczamy krzyża, jakichś nieszczęść, trudności, to nigdy nie możemy obwiniać za to Pana Boga. Bo często ludzie dzisiaj widzimy, kiedy spotyka ich jakieś nieszczęście, jakaś choroba, jakieś cierpienie, zamiast przylgnąć do Chrystusa i modlić się o łaskę uzdrowienia, rozwiązania problemu, odchodzą od Kościoła, od Boga, od życia sakramentalnego. Jak to jest bardzo bolesne, że ktoś się dowiaduje o chorobie nowotworowej, że zostało mu kilka miesięcy życia i zamiast przyjść do Kościoła, modlić się o uzdrowienie, o pociechę, o umocnienie w chorobie, to człowiek zarzuca praktyki religijne, zostawia Kościół, zostawia Eucharystię i odchodzi. Właśnie to jest dzisiaj to, że człowiek te swoje nieszczęścia zrzuca na Boga, że Bóg jest winien wojny, katastrof, nieszczęść. Obwiniamy Boga
za złe rzeczy, które nam się zdarzają. I to jest błąd, dlatego że widzimy wyraźnie w Biblii, zwłaszcza w Księdze Mądrości, że wszelkie zło, które jest na świecie, a więc wojny, nieszczęścia, tragedie, choroby, śmierć, weszła przez zawiść szatana. Szatan jest twórcą i autorem wszelkich ludzkich nieszczęść, chorób, wojen i tragedii. I jego trzeba, szatana, obwiniać. Natomiast Boga prosić o wytrwałość. Nie obwiniać Boga za takie rzeczy, bo Bóg jest dawcą zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa. Chce i pragnie człowieka umocnić w tych wszystkich różnych bolesnych doświadczeniach, aby człowiek mógł to przeżyć godnie i naprawdę umieć to właśnie w tych nieszczęściach przygnąć do Chrystusa na nowo. I Amos właśnie mówi, że kiedy spotykają was nieszczęścia, różne doświadczenia, to po to, abyście się nawrócili, by nas doprowadzić do nawrócenia. Bóg dopuszcza różne takie trudne sytuacje, krzyże, cierpienia, aby człowieka skruszyć, by człowieka doprowadzić do nawrócenia, do przemiany, by się oparł jeszcze bardziej mocno w tych trudnych sytuacjach na Bogu, by szukał w Bogu wytchnienia, pociechy, umocnienia, uzdrowienia, uleczenia. I Chrystus właśnie też pokazuje, jest burza na morzu, jest jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, woda zalewa łódź, boją się, że już niedługo mogą pójść na dno, a tutaj Chrystus śpi. Tak jak właśnie niektórzy mówią, że Chrystus śpi, jakby nie słyszał mojej modlitwy, mojego błagania. Bóg nie śpi, ale Bóg czuwa. Ten sen Chrystusa w łodzi jest czuwaniem Boga nad naszym życiem, nad naszą historią życia, nad naszymi różnymi nieszczęściami. Bóg czuwa. To nie jest sen, to jest czuwanie. Bóg otacza nas troską. Ten sen Chrystusa w łodzi pokazuje nam, jak bardzo Bóg troszczy się o nas i mówi: zaufajcie mi, nie patrzcie na to, co się dzieje wokół, nie przerażajcie się, ale niech serca wasze napełnią się ufnością i miłością do mnie. Jeszcze bardziej powierzajcie te trudne sytuacje mojemu opatrzności, mojej łasce, mojej miłości. Dlatego też wszelkie trudności, które nas spotykają w życiu, te doświadczenia choroby, cierpienia, jakichś problemów, kłopotów, niech nas, można powiedzieć, rozpalają do większego zaufania i miłości do Chrystusa, by powierzać Bogu te wszystkie trudne sytuacje, omadlać, zawierzać i żeby właśnie czerpać siłę i moc z tych trudnych sytuacji, bo Bóg nas wzmacnia, naszą wiarę, naszą siłę przez takie różne trudne doświadczenia. Warto właśnie tutaj, będąc w Licheniu, modlić się u Matki Bożej, w domu Matki, o taką wiarę. Taką wiarę, abyśmy umieli przetrwać najtrudniejsze momenty naszego życia z Chrystusem i w Chrystusie. I dla Niego. By modlić się do Maryi, Matki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o tą pokorę, o tą cierpliwość i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Maryja była posłuszna Bogu do końca. Nie wszystko rozumiała, ale rozeznawała. Nosiła wszystkie te słowa, które słyszała i te wydarzenia w swoim sercu. A więc my też powinniśmy bardziej rozważać w swoim sercu to, co się wokół nas dzieje, różne trudne sytuacje. Rozważać w swoim sercu, nosić i powierzać to Bogu. Amen. Powstanie. Na chwilę pochylmy się nad tym słowem dzisiejszej Ewangelii, które bardzo mocno koresponduje z naszym życiem. Oto Jezus i uczniowie przeprawiają się na drugi brzeg jeziora i znajdują się w łodzi. Można by powiedzieć, nic szczególnego, bo oto większość z tych uczniów to rybacy, a więc dobrze znają swój zawód, łódź, no i wodę. A oto zrywa się nagle wichura, burza. Być może próbują sobie sami poradzić, bo pewnie niejedną burzę już na morzu przeżyli. Ale kiedy zdaje się, że łódź zaczyna tonąć, przychodzą do Jezusa i proszą, aby ich uratował. Bardzo często, moi drodzy, gdzieś ten obraz towarzyszy każdemu z nas. Można powiedzieć,
znamy dobrze samych siebie, swoje życie, swoich bliskich. Próbujemy gdzieś planować na kolejny dzień to wszystko, co będziemy chcieli uczynić, zrobić. I nawet jeżeli się gdzieś zerwie burza albo nieprzychylny nam wiatr, próbujemy gdzieś na samym początku na własną rękę sobie poradzić. Ale zobaczmy, że przychodzi taki moment, kiedy jak uczniowie rozkładamy ręce i wydaje się, że za chwilę zginiemy, że cała sytuacja nas tak przerasta, że już nie damy sobie rady. I wtedy być może przychodzimy do Jezusa jak oni i mówimy: Panie, ratuj, bo giniemy. Zastanawiająca jest odpowiedź Jezusa. Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Zobaczmy, że w tej prośbie uczniów jest wiara i niewiara. Przychodzą do Jezusa, bo wiedzą, że Jezus może im pomóc. A z drugiej strony mówią: giniemy. A więc przestają ufać. Czy nie zawsze, niejednokrotnie się dzieje w naszym życiu podobnie? Zobaczcie, prosimy Jezusa o wiele rzeczy. Przychodzimy, bo w sercu gdzieś ufamy, że może nam tylko On pomóc, ale czasami nie poddajemy się za chwilę zwątpieniu. To tak jakbyśmy prosili kogoś o pomoc, ale za chwilę odwracali się do tyłu, bo boimy się niebezpieczeństwa, które nam zagraża. Dlatego być może Jezus, niejednokrotnie patrząc na nas i słuchając naszych słów, mówi także do nas: dlaczego jesteś taki bojaźliwy, człowieku małej wiary? Cóż oznacza wierzyć? Złożyć całą ufność w Panu Bogu. Jeżeli przychodzę jak uczniowie i mówię: Panie, ratuj, to Jezus słyszy mój głos. Jezus widzi sytuację, w której się znajduję. Jezus chce pomóc. Ale kiedy wołam: bo ginę, to mogę być podobny do świętego Piotra, który na innym miejscu Ewangelii idzie po jeziorze do Jezusa i znów zrywa się wicher i burza. I kiedy przestaje na Jezusa patrzeć, zaczyna tonąć. Nasza wiara, moi drodzy, niejednokrotnie jest poddawana próbie, tak jak wiara uczniów. Bóg chce w ten sposób tę wiarę oczyścić, gdzieś z naszych wyobrażeń, z naszych przyzwyczajeń, bo Bóg chce, abyśmy prawdziwie wierzyli, a oznacza to, abyśmy w 100% Jemu całkowicie zaufali, tak jak Matka Jezusa. Znamy jej życie opisane w Ewangelii i wiemy dobrze, że ono nie było wolne od cierpienia, od trudu. Ale zobaczmy, że ani razu nie zawołała do Boga, że ginie. W ciszy swojego serca zawsze mówiła Panu Bogu swoje tak, a w tym tak jest i zgoda na wypełnienie się Jego woli, ale także i wiara. Wiara w to, że Bóg ją prowadzi. Wiara w to, że Bóg przy niej jest. To jest gdzieś zadanie dla każdego z nas, jeżeli chcemy na poważnie iść za Jezusem. Jezus jest przy nas nieustannie. Czasami może nam się wydawać, jak uczniom, że Jezus śpi, ale On tak naprawdę czuwa nad całą sytuacją. Niejednokrotnie pozwala, aby i do naszej łodzi wlewała się woda. Nie po to, żeby nas wystraszyć. Nie po to, żeby w naszym sercu wzrósł jeszcze większy niepokój, ale po to, by zobaczyć, czy rzeczywiście do końca Mu ufamy. Bo jak mówi święty Paweł, jeżeli jest Bóg z nami, tuż przeciwko nam. Można by powiedzieć innymi słowami: jeżeli płynę moją łodzią przez to życie razem z Jezusem, to niezależnie od tego, czy będzie upał, czy będzie ogromna wichura i burza, mogę czuć się bezpieczny. Bo Jezus jest z tym, jak się mówi nam Ewangelia, któremu także i woda
i przyroda są posłuszne. I możemy jak uczniowie czasami się zadziwić nie tylko Jezusem, ale niestety także swoją niewiarą. Cię chcemy prosić podczas tej Eucharystii, byśmy bardziej się radowali z Jego obecności, byśmy bardziej Jemu ufali, byśmy w każdej sytuacji nie tylko do Niego przychodzili, ale szli razem z Nim przez nasze życie, bo On po to wszedł i usiadł w łodzi naszego życia, by nam towarzyszyć. Dlatego Cię prośmy, Maryję, podczas tej Eucharystii o tę łaskę dla nas, abyśmy nigdy nie zwątpili w obecność Jezusa i nigdy nie poddawali się pokusie niewiary. Czemu bojaźliwi jesteście? To z bracia i siostry może nas zdziwić, że Jezus upomniał uczniów za ich małą wiarę. I to tak, może powiedzieć, surowo. Przecież to takie ludzkie, że gdy znaleźli się w centrum szalejącej burzy i groziło utonięcie, po prostu się przestraszyli. Uczniowie zmagali się z głęboko zakorzenionym lękiem, takim, który przeżywamy wszyscy, znajdując się niejednokrotnie w sytuacji niebezpieczeństwa, w sytuacji nawet zagrożenia życia. Ale Jezus się nie bał, ponieważ wiedział, że cokolwiek się wydarzy, Ojciec trzyma Go w swojej dłoni. Jak później napisał z przekonaniem święty Paweł, i w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Tego rodzaju wiara, która oczywiście rodzi się ze słuchania, zachowuje także od lęku. Święty Jan powie, w miłości nie ma lęku. Nawet gdy czujemy się gdzieś zdezorientowani i zagrożeni. Nie tylko w zagrożeniu życia, ale także w innych, nieraz przerażających sytuacjach. Może i my dzisiaj również tutaj, przybywając do Matki Bożej Licheńskiej, do tego sanktuarium, szczególnej obecności jej w tym wizerunku, przybywamy, pielgrzymujemy, nawet z daleka, aby oddać jej, zawierzyć jej może właśnie nasze lęki, nasze obawy o siebie, o swoich najbliższych. Ale też przybywamy po to, aby usłyszeć. I to nie przypadek, że właśnie ta Ewangelia o uciszeniu burzy na jeziorze jest nam ponownie dana, by ją usłyszeć. Jezus wie, że wszyscy jak uczniowie w czasie burzy zmagamy się z lękiem i że jak uczniowie potrzebujemy umocnienia wiary. Potrzebujemy głębokiej wiary, która wypływa z tej postawy takiego pełnego oddania, zaufania, bliskiej relacji z naszym Bogiem.
I po to dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni. Po to przychodzimy do naszych świątyń parafialnych, większych, mniejszych. Dzisiaj tak się złożyło, że gromadzimy się wokół stołu Słowa Bożego i Eucharystii w największej świątyni w naszej Ojczyźnie. Ale to nie jest najistotniejsze, najważniejsze. Bo najpiękniejszą świątynią są nasze serca. I trzeba nam o tę świątynię dbać. O czystość serca, wnętrza, o piękno, bogactwo, które tylko może nam dać Pan Bóg. Dlatego to jest świątynia, moje serce, miejsce spotkania z Bogiem. I może warto dzisiaj zapytać siebie, czy w moim sercu jest miejsce dla Boga? Czy zawsze Go stawiam na pierwszym miejscu? Czy dbam o tę relację z Nim poprzez właśnie Słowo Boże, życie sakramentalne, trwając we wspólnocie Kościoła? Tego Kościoła, którą matką jest Maryja, która jest matką każdego z nas. I ona tak bardzo pragnie, abyśmy wiernie słuchali jej Syna. Ona nas chce prowadzić tą drogą Ewangelii, abyśmy byli wierni Bogu Krzyżowi każdego dnia. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie przeżywali wiele różnych doświadczeń, ryzykownych, zagrażających ich życiu sytuacji. Mimo to jednak z mocą i odwagą głosili dobrą nowinę. To właśnie ich wiara, ale także i ufność w Bogu wzrastała. Podobnie jak i nasza może wzrastać. I oby tak było, aby nasza wiara była wiarą żywą, abyśmy dawali te znaki wiary w postaci miłości, jedności każdego dnia. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami i każda pielgrzymka nam o tym przypomina, że całe nasze życie jest tą drogą, jest pielgrzymowaniem. Od Boga wyszliśmy, ku Bogu zmierzamy. Tu na ziemi jesteśmy na jakiś czas. Dłuższa droga, krótsza droga. Ale jakbyśmy zapytali tych najstarszych, powiedzieliby, to jest chwila tutaj na ziemi. Tak szybko przemija ten czas tej wędrówki, tej doczesności. Dlatego niech każdy dzień będzie tym dniem bliskości z Panem. Niech będzie tym czasem wzrastania w wierze, nadziei, miłości. Amen. Drodzy pielgrzymi, czciciele Matki Bożej Licheńskiej, stajemy przed obrazem Matki Bożej, który to obraz był świadkiem objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim 172 lata temu. Właśnie w maju 1850 roku kilkakrotnie Matka Boża objawiła się miejscowemu pasterzowi Mikołajowi z przesłaniem wzywającym ludzi miejscowych, mieszkańców do nawrócenia, do pokuty, do skruchy, do sakramentów świętych, do modlitwy. Przesłanie Matki Bożej jest ciągle aktualne po 172 latach. Dlatego, że też dzisiaj współczesny człowiek XXI wieku bardzo potrzebuje głębokiej relacji z Bogiem, prowadzenia bogatego, głębokiego życia duchowego. Potrzebujemy częstej, regularnej spowiedzi świętej, komunii świętej. Wiemy, jak bardzo ważną dzisiaj jest nasza głęboka więź z Bogiem. Wtedy ludzie też niestety odeszli od Boga i wielu ludzi nie chodziło do kościoła, tylko chodzili do karczmy. Ta właśnie droga do karczmy była udeptana,
natomiast ta, która wiodła do kościoła, była właśnie zarośnięta chwastami, trawą, bo ludzie nie chodzili. Dlatego Matka Boża przyszła prosić miejscową ludność o pamiętanie, o nawrócenie, o pokutę i życie modlitwy. I ludzie na początku nie usłuchali słów Matki Bożej. Była epidemia cholery, dużo ludzi umierało i dopiero kiedy przyszła ta pandemia, opamiętali się. Znak z nieba, właśnie, który był takim mocnym doświadczeniem, że śmierć dopiero wielu ludzi, którzy umierali na tą pandemię cholery, dopiero w jakiś sposób wstrząsnęła sercami miejscowej ludności, że zaczęli się nawracać, odnaleźli drogę do Boga. Widzimy, że dzisiaj też my musimy na nowo też odświeżać naszą drogę do Kościoła, do życia sakramentalnego, że wszelkie trudne doświadczenia, tak jak mówi nam dzisiaj Słowo Boże, pierwsze czytanie z Księgi Proka Amosa i Ewangelia dzisiejsza pokazują nam, że te wszystkie nieszczęścia, które spadają na nas, choroby, cierpienia, krzyże różne, problemy, kłopoty, nie pochodzą od Boga. Bóg nie jest twórcą cierpień, choroby, jakichś wojen. To nie Bóg jest twórcą tego wszystkiego, a grzech człowieka, wszelkie zło, które się dokonuje na świecie, te wojny, różne pandemie, to jest wszystko owoc często grzechów człowieka, konsekwencje grzechu człowieka, zła, które człowiek czyni. I szatan właśnie wykorzystuje takie momenty, by uderzyć w nas. On jest twórcą tych wszelkich nieszczęść, bo śmierć, cierpienie, choroba weszły na świat przez zawiść szatana, mówi Księga Mądrości. A widzimy, że w chwilach trudnych, kiedy przychodzą różne trudne doświadczenia krzyża, kiedy przychodzą nieszczęścia, mają nas wstrząsnąć tak, aby człowiek wrócił do Boga, by się oparł na Bogu. Dzisiaj słyszymy słowa gorzkie Jezusa do apostołów, którzy płynęli w łodzi. Była burza na morzu, sztorm i słyszymy, że Jezus mówi: dlaczego jesteście małej wiary? Dlaczego wasza wiara jest tak mała, słabiutka? Dlatego, że w chwili właśnie tego sztormu nie zaufali Jezusowi, który spał właśnie w łodzi, razem z nimi był w tej łodzi, tylko byli pełni przerażenia i lęku. Jezus zawsze jest w naszej łodzi naszego życia, tak jak w łodzi tutaj z apostołami, tak samo i w historii naszego życia, każdego z nas Bóg jest obecny, jest zawsze nieustannie zatroskany o nas. I Bóg chce dzisiaj powiedzieć przez te czytania, że jestem zawsze z wami, zwłaszcza wtedy, kiedy jest wam ciężko, kiedy doświadczacie choroby, cierpienia, problemów, kłopotów, kiedy zdarza się dla nas coś bardzo przykrego, coś bardzo bolesnego, smutnego, przygnębiającego. Bóg mówi: ja o tobie pamiętam, ja o tobie nie zapomniałam, ja troszczę się. Może nie widać tego, wydaje się nam, że Bóg śpi, jakby nie reagował na te trudne sytuacje, ale wiemy, mamy tą świadomość, że Bóg jest przy nas i zawsze nas wspomaga. Wcześniej czy później przyjdzie dla nas pocieszenie, przyjdzie dla nas pewna nadzieja. Łaska Boża zawsze nam towarzyszy i zawsze nas wspomaga. Ma moc uzdrowienia. To Bóg nas ratuje zawsze nieustannie z różnych trudnych sytuacji. Nie ma takiej sytuacji, w której nie byłoby wyjścia z Chrystusem. Zawsze na Niego możemy polegać. Bo wiara w Biblii, kiedy mówimy na temat wiary, to jest oparcie się na kimś mocniejszym, na kimś, komu ufam. I tym mocniejszym, komu ufamy, jest Jezus Chrystus. Więc wiara w Chrystusa polega na tym, że opieram się jak na skalę. Chrystus jest moją skałą, o którą mogę się właśnie przytrzymać, mogę się na nie wesprzeć. Ona mnie zawsze uratuje. Jest tym, na którego możemy zawsze liczyć. Nigdy się nie zawiedliśmy na Bogu i nigdy się nie zawiedziemy na Bogu. Zawsze Bóg jest pewnym naszym przyjacielem, najlepszym przyjacielem, dawcą życia, dawcą miłości. I On oczekuje też od nas wzajemności, byśmy na Jego miłość odpowiadali naszą miłością. Amen. Wspominamy dzisiaj
jednego z ważnych przedstawicieli starożytnego kościoła, męczennika, biskupa, świętego Ireneusza. A jako czytania tej dzisiejszej liturgii słyszeliśmy czytania właśnie z bieżącego tygodnia, 13 tygodnia zwykłego, z wtorku. I zechciejmy jakoś tak spojrzeć właśnie na osobę świętego Ireneusza w kontekście tych czytań, ponieważ rzeczywiście mamy tu coś, tak powiem, z tego, o co chodziło świętemu Ireneuszowi i jemu podobnym, właśnie obrońcom prawdziwej wiary. Może przypomnę tą modlitwę wstępną z dzisiejszego wspomnienia. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz, biskup, utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele. Przez jego stawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Święty Ireneusz, a po nim jeszcze wielu innych, i tak jest do dziś, z tych, którzy właśnie utwierdzali, zachowywali, przekazywali prawdziwą naukę, prawdziwą wiarę, chroniąc ją przed jakimiś odchyłkami, czyli właśnie herezjami. Herezis to jest właśnie takie zejście z prawdziwej, właściwej drogi. Trudno wtedy rzeczywiście zachować zgodę i jedność, tak jak słyszymy w tej modlitwie, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Więc właśnie ciągle gdzieś jesteśmy w takim rozdarciu, choć wydaje się nam, że nie musielibyśmy być, ale niestety nie. To rozdarcie, to pewne napięcie, ono było, jest, i dopóki jest, to znaczy, że jeszcze, tak powiem, ta walka o prawdziwą wiarę jest, jeszcze istnieje. A właśnie napięcie między tą prawdziwą nauką, prawdziwym nauczaniem, depozytem wiary, jak mówimy, no a różnymi pomysłami jej, szukam słowa, bo tu wiele się słów naciska, naprawiania, polepszania, przystosowywania i tak dalej. Zawsze są w historii ludzie, którzy mówią, no tak, no ale to by tam tego, dzisiaj to nie, tam dzisiaj tego nie trzeba, tamtego nie trzeba, a może coś innego trzeba, prawda? Tak jakby właśnie depozyt wiary to była jakaś taka układanka, którą sobie tak ludzie według własnych, w cudzysłowie, potrzeb, czyli czytaj, namiętności, pożądliwości, układają. No i o tym właśnie słyszymy też w takim, no, chciałoby się powiedzieć, zbiegiem okoliczności, ale przecież w Panu Bogu nie ma żadnych zbiegów okoliczności, są właśnie znaki, są pewne sygnały. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa: słuchajcie słowa, które mówi Pan Bóg do was. To ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej. Zresztą tego typu stwierdzenia padają w Starym Testamencie niejednokrotnie, wielokrotnie, i to w ustach różnych proroków. Bóg upomina swój naród: nie zapomnijcie, skąd żeście się wzięli, że ja was, że tak powiem, zgromadziłem, ja was wybrałem, ja was prowadziłem, ja was przeprowadziłem, ja was doprowadziłem, i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak my wierzę, prawda, też, no tak, tak, no Panie Boże, Ty się o nas staraj, tak, 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 Ty nam pomagaj, Ty się o nas staraj, a my będziemy ciągle Ci podrzucać różne fajne nasze pomysły.
żebyś włączał te nasze pomysły w to Twoje staranie. No to jest stały numer, możemy powiedzieć, stała część gry. No, ale właśnie przez proroków Bóg przywoływał do takiej duchowej trzeźwości swój naród i również nas dzisiaj. No a wy ciągle, mówi, właśnie coś nowego wymyślacie, odchodzicie od wierności. Tutaj wiele takich porównań padło w tym pierwszym czytaniu. No i mówi Bóg, że jednak musi ten swój naród właśnie przywołać do porządku, ale niczego nie będzie robił bez ostrzeżenia. Właśnie miłość Boża, Boże miłosierdzie jest tak wspaniałe, że nawet jeżeli chce przywołać człowieka, jak właśnie mówimy, do porządku, czy Bożego porządku, to nie kara Boża, zresztą to słowo w ogóle wypadło z użycia, prawda, nie ma już, Pan Bóg nie karze, tylko właściwie wszystkich nagradza, prawda, nie wiadomo zresztą za co. Kara Boża nigdy nie jest jakąś Bożą zemstą, jakimś wyżywaniem się Pana Boga na człowieku. Zawsze wiąże się to właśnie z Jego miłością, Jego miłosierdziem, powrotem człowieka właśnie na drogi Boże, no bo poza Bogiem nie ma życia, nie ma szczęścia. I Bóg w swoim miłosierdziu, no wręcz można powiedzieć, ostrzega człowieka, prawda, co będzie w ramach właśnie swojej miłości, miłosierdzia zmuszony, że tak powiem, no ludzkie porównanie, Bóg nie jest do niczego zmuszony, ale co będzie zmuszony zrobić, aby człowieka obudzić z takiego marazmu, letargu, odrętwienia. No jak zwykle wiemy, to budzenie człowieka wiąże się z dużym dyskomfortem, żeby nie powiedzieć z bólem, prawda? Zresztą ból ma, boleść ma wielkie znaczenie właśnie w tej ekonomii zbawienia. Przecież właśnie sam Pan Jezus, Boży Syn, prawda, kiedy wziął na siebie, na krzyż, nasze grzechy, no to zbawił właśnie nas na krzyżu, w ogromnym poniżeniu, w ogromnym bólu, a nie gdzieś na jakiejś imprezie, nazwijmy to tak, prawda? I mówi Bóg przez Amosa, ja już to trochę parafrazuję, ale znaczenie jest takie, że wielokrotnie już was wzywałem do nawrócenia, staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, czyli już byliście tak osmaleni ogniem, prawda? Tak już, że tak powiem, doświadczeni, ale i tak do mnie nie powróciliście, Na różne sposoby was wzywam, doświadczam, ale nie przynosi to żadnego efektu. Człowiek może się tak zamknąć w swoim takim udawaniu, że nie słyszy, że nie widzi, że nie rozumie, nie chce się mu używać właśnie rozumu, nie chce po prostu myśleć, że ciągle błądzi i to błądzenie jest jak najbardziej zawinione, że trudno potem, stojąc, że tak powiem, przed Bożą twarzą, wciskać Panu Bogu taki kit, jak się czasami może wciskać drugiemu człowiekowi, że nie wiedziałem, o, pierwszy raz słyszę, prawda? Już Panu Bogu się to nie da wcisnąć. No i ta burza, o której słyszeliśmy w Ewangelii, jest też takim symbolem czuwania Bożego nad nami. To akurat jest kontekst troszkę inny. Pan Jezus z apostołami w Łodzi właśnie na Jeziorze Galilejskim zerwała się wielka burza. No i to takie no trochę i dziwne, i śmieszne, ale bardzo ludzkie, bardzo takie nam bliskie, zrozumiałe, prawda, wołanie apostołów. Obudzili go, bo Pan Jezus spał w Łodzi. Panie, ratuj, bo giniemy, prawda, ratuj, bo giniemy. No, dziwność i śmieszność tego stwierdzenia polega na tym, że nikomu bardziej nie zależy
na tym, abyśmy nie zginęli jak właśnie Panu Bogu, jak właśnie Panu Bogu. To jest takie tłumaczenie Panu Bogu różnych rzeczy, jak ci apostołowie z Emaus, pamiętamy, zmartwychwstałemu Panu Jezusowi mówią, ty jesteś chyba jedyny w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach tam stało. No tak, ja jestem jedyny. Wy wszyscy lepiej wiecie niż ja. Tak samo tutaj. Ratuj, bo giniemy. No tak, no giniecie, prawda? Nikt tak bardzo, nikomu tak bardzo nie zależy na tym, abyśmy nie zginęli, i to nie tylko na jeziorze gdzieś tam w Łódce, ale przede wszystkim na wieczność, abyśmy nie zginęli. Nikomu bardziej na tym nie zależy niż Panu Bogu. No i słyszeliśmy, Pan Jezus zgromił wichry, jezioro, nastała głęboka cisza. No i znowu się pytali między sobą apostołowie, kim On jest, że nawet wichry, jezioro są mu posłuszne, żywioły są mu posłuszne, a my, ludzie, którzy przecież też jakoś należymy do stworzenia, jesteśmy Bożymi stworzeniami, ale jednak bardzo różniącymi się od pozostałych stworzeń roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej, jak mówimy, ponieważ człowiek jest stworzony właśnie na Boży obraz, podobieństwo, ma wolną wolę, duszę nieśmiertelną, także żywioły są posłuszne Panu Bogu, oprócz człowieka, ponieważ człowiek ma możliwość właśnie nieposłuszeństwa wobec Boga. A więc widzimy takie następstwa właśnie, następstwa przyczyn, skutki, konsekwencje, i po tych skutkach też trzeba jakby odgadywać przyczynę. Pan Bóg zwiastuje też pewne rzeczy, prawda? I to się dzieje, zapowiada, ostrzega, daje proroctwa, właśnie ostrzeżenia. To się spełnia, a człowiek ciągle tak na twardą, ciężką głową przebija się po prostu po swojemu. Nie chce jakby uznać w Bogu autorytetu. No i podobnie jest dzisiaj. Ludzie uparcie nie chcą badać, nie chcą docierać do pierwotnych przyczyn obecnego chaosu, kryzysu, w jakim jest świat, Kościół. Przecież takiego chaosu, takiego bałaganu, takiej niepewności, ba, takiego napięcia, jaki jest teraz w świecie i w Kościele, przynajmniej za naszego życia, tutaj najstarszych, którzy się znajdują w Bazylice, to nie było. Tylko że teraz jest gigantyczne udawanie. Równolegle, tak jak jest wielki chaos, tak jest tak samo wielkie udawanie, rżnięcie. No, dopowiedzieć można sobie samemu, prawda? Kogo? Udawanie. Nie chce człowiek badać przyczyn. Ogranicza się tylko do ubolewania nad różnymi ekscesami, prawda? Tak jakby nie były one jakimiś logicznymi, wręcz nieuniknionymi konsekwencjami jakiegoś planu. Przecież to wszystko ma jedno z drugim związek. Nasze zło, nasze niewierności wobec Pana Boga nie pozostaną bez następstw. Jeżeli ktoś się całe życie truje, to się w końcu otruje. No niech się nie dziwi, że mu się coś tam stało. No tak. Wtedy myślenie jest zaciemnione. Ludzie podają jakieś swoje poglądy, prawda? Poglądy nie wiadomo skąd wzięte, na jakiej podstawie. Często te poglądy to są następstwem i to jest wypadkowa jakiegoś właśnie takiego głębokiego zaciemnienia umysłu, zamulenia rozumu, nurzania się w grzechach. Rzeczywiście poglądy wielu ludzi to jest właśnie wypadkowa grzechów. To nie są żadne poglądy. Na poglądy zna stać człowieka, który ma właśnie czyste sumienie, wolny rozum, ma rzeczywiście spojrzenie niezabrudzone. Wtedy możemy coś oglądać. Możemy powiedzieć, jakie grzechy, takie poglądy, prawda? A jakie poglądy, a takie następstwa. Jakie poglądy, takie następstwa.
No ale dzisiaj, tak jak to już było i w Starym Testamencie, ludzie nie chcą tych związku przyczynowo-skutkowego widzieć. Prośmy więc rzeczywiście dzisiejszego patrona, świętego Ireneusza, abyśmy przede wszystkim zachowali z Bożą pomocą prawdziwą wiarę, prawdziwą naukę w naszym życiu, zgodę i jedność z Panem Bogiem. To jest podstawa jedności. Przeróżne wezwania do jedności nie odwołują się do jakby tego wspólnego. Bądźmy w jedności, żyjmy w jedności. No, jedność, ale co to znaczy? Wokół czego? Wokół kogo? W związku z czym ta jedność? Jedynie jedność wokół Pana Jezusa, Jego Kościoła, prawdziwej nauki, nie żadnej zmodyfikowanej genetycznie czy nie tylko, ale prawdziwej nauki rzeczywiście nas utrzyma właśnie w tej wierze i miłości, w wierze i miłości. A więc, jak powtarzaliśmy w dzisiejszym psalmie, refren tego psalmu, prowadź mnie, Panie, w swojej sprawiedliwości. Prowadź mnie, prowadź nas wszystkich w swojej sprawiedliwości. Twoja sprawiedliwość jest jedyną, prawdziwą sprawiedliwością. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego Słowu. Jego Słowo jest prawdą i życiem. I niech nam się staje i dzieje, tak jak mówiła Maryja, według Twego słowa. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się staje według Twego słowa. Niech całe moje życie przebiega w zgodzie z Twoim słowem. Amen. Wsparcie orędownictwem świętego Ireneusza, biskupa i męczennika, który dzielnie bronił wiary przed atakami nieprzyjaciół Kościoła, przedstawmy Bogu nasze prośby. Na chwilę w refleksji zatrzymajmy się nad wezwaniem z litanii Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Jezus jest ofiarą, którą składają grzesznicy za swoje winy. Rzeczywistymi katami Jezusa były nasze grzechy. A więc my byliśmy przyczyną Jego męki. Każdy grzech wniósł swoją część do cierpień Chrystusa i przyczynił się do zranienia Jego Najświętszego Serca. Serce Jezusa jest zatem nadal ofiarą składaną przez grzeszników i będzie nią aż do skończenia świata, ponieważ każdy grzech rani je na nowo. Chociaż obecnie Jezus nie cierpi już tak, jak cierpiał na krzyżu, to upokorzenia, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie, związał tak ściśle ze swą bolesną męką, że gdy ukazuje się niektórym świętym, to prawie zawsze jako cierpiący, wśród narzędzi swej męki ze słowami pełnymi smutku. Tak ukazywał się Chrystus świętej Małgorzacie Marii, błogosławionej Anielis Foligno i siostrze Beninie Ferrero, prosił o zadośćuczynienie za wyrządzone zniewagi. W Starym Testamencie składano Bogu ofiary z płodów rolnych i zwierząt. Ofiara była zawsze głównym i najistotniejszym aktem kultu. Polegała ona na oddaniu Bogu jakiejś rzeczy poprzez zniszczenie lub spalenie. Ofiarujący przedstawiciel społeczności kapłan mówił niejako: Boże, Ty jesteś Panem wszystkich rzeczy i wszystkich stworzeń. Ty masz nad nami prawo życia i śmierci. Ponieważ przez grzechy zawiniliśmy i zasłużyliśmy na śmierć, powinniśmy być zniszczeni dla zadośćuczynienia Twojemu majestatowi. Ty jednak tego nie wymagasz, więc przynajmniej zabijamy i spalamy to zwierzę, które nas przedstawia. Jednak Bóg powiedział przez proroka Malachiasza, że nie ma upodobania w ofiarach składanych przez naród izraelski. Miały one tylko to znaczenie, że były figurą wielkiej, prawdziwej ofiary, która będzie Bogu złożona w przyszłości. Aby złożyć Bogu Ojcu tak doskonałą ofiarę, jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało i duszę ludzką i ofiarował za nas swe życie na Kalwarii. Była to ofiara doskonała,
którą Ojciec Niebieski przyjął. Chrystus był w niej kapłanem i ofiarą zarazem. Ofiara ta zgładziła nasze grzechy, więc Chrystus stał się ofiarą grzeszników, a krew Jezusa, Jego Syna, jak mówi święty Jan, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Chrystus był ofiarą nie tylko dla współczesnych sobie ludzi, ale dla wszystkich pokoleń i po wszystkie czasy, a więc także dla nas. Chrystus pragnie, aby uczestniczyły w Jego wierze wszystkie pokolenia. Stąd Zbawiciel swojej niepojętej miłości, mądrości i wszechmocy znalazł sposób, aby swoją ofiarę uczynić obecną we wszystkich czasach i na wszystkich miejscach. Ustanowił Eucharystię, abyśmy przez nią uczestniczyli w jednej Jego ofierze. Msza Święta jest więc obecnieniem ofiary Chrystusa. To najważniejsze wydarzenie na naszej ziemi. Powtarza się ono każdego dnia z całym bogactwem łask, tak jak za pierwszym razem na Kalwarii. Korzystajmy zatem z wielką miłością i wdzięcznością z uczty Pana. Drodzy pielgrzymi, czciciele Matki Bożej Licheńskiej, stajemy przed obrazem Matki Bożej, który to obraz był świadkiem objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim 172 lata temu. Właśnie w maju 1850 roku kilkakrotnie Matka Boża objawiła się miejscowemu pasterzowi Mikołajowi z przesłaniem wzywającym ludzi miejscowych, mieszkańców do nawrócenia, do pokuty, do skruchy, do sakramentów świętych, do modlitwy. Przesłanie Matki Bożej jest ciągle aktualne po 172 latach. Dlatego, że też dzisiaj współczesny człowiek XXI wieku bardzo potrzebuje głębokiej relacji z Bogiem, prowadzenia bogatego, głębokiego życia duchowego. Potrzebujemy częstej, regularnej spowiedzi świętej, komunii świętej. Wiemy, jak bardzo ważną dzisiaj jest nasza głęboka więź z Bogiem. Wtedy ludzie też niestety odeszli od Boga i wielu ludzi nie chodziło do kościoła, tylko chodzili do karczmy. Ta właśnie droga do karczmy była udeptana, natomiast ta, która wiodła do kościoła, była właśnie zarośnięta chwastami, trawą, bo ludzie nie chodzili. Dlatego Matka Boża przyszła prosić miejscową ludność o opamiętanie, o nawrócenie, o pokutę i życie modlitwy. I ludzie na początku nie usłuchali słów Matki Bożej. Była epidemia cholery, dużo ludzi umierało i dopiero kiedy przyszła ta pandemia, opamiętali się. Znak z nieba właśnie, który był takim mocnym doświadczeniem, że śmierć dopiero wielu ludzi, którzy umierali na tą pandemię cholery, dopiero w jakiś sposób wstrząsnęła sercami miejscowej ludności, że zaczęli się nawracać, odnaleźli drogę do Boga. Widzimy, że dzisiaj też my musimy na nowo też odświeżać naszą drogę do Kościoła, do życia sakramentalnego. Że wszelkie trudne doświadczenia, tak jak mówi nam dzisiaj Słowo Boże, pierwsze czytanie z Księgi Proka Amosa i Ewangelia dzisiejsza pokazują nam, że te wszystkie nieszczęścia, które spadają na nas, choroby, cierpienia, krzyże, różne problemy, kłopoty nie pochodzą od Boga. Bóg nie jest twórcą cierpień, choroby, jakichś wojen. To nie Bóg jest twórcą tego wszystkiego, a grzech człowieka, wszelkie zło, które się dokonuje na świecie, te wojny, różne pandemie, to jest wszystko owoc często grzechów człowieka, konsekwencje grzechu człowieka, zła, które człowiek czyni. I szatan właśnie wykorzystuje takie momenty, by uderzyć w nas. On jest twórcą tych wszelkich nieszczęść, bo śmierć, cierpienie, choroba weszły na świat przez zawiść szatana, mówi Księga Mądrości. A widzimy, że w chwilach trudnych, kiedy przychodzą różne trudne doświadczenia krzyża, kiedy przychodzą nieszczęścia, mają nas wstrząsnąć tak, aby człowiek wrócił do Boga, by się oparł na Bogu. Dzisiaj słyszymy
słowa gorzkie Jezusa do apostołów, którzy płynęli w łodzi. Była burza na morzu, sztorm i słyszymy, że Jezus mówi: dlaczego jesteście małej wiary? Dlaczego wasza wiara jest tak mała, słabiutka? Dlatego, że w chwili właśnie tego sztormu nie zaufali Jezusowi, który spał właśnie w łodzi, razem z nimi był w tej łodzi, tylko byli pełni przerażenia i lęku. Jezus zawsze jest w naszej łodzi naszego życia, tak jak w łodzi tutaj z apostołami, tak samo i w historii naszego życia, każdego z nas Bóg jest obecny, jest zawsze nieustannie zatroskany o nas. I Bóg chce dzisiaj powiedzieć przez te czytania, że jestem zawsze z wami, zwłaszcza wtedy, kiedy jest wam ciężko, kiedy doświadczacie choroby, cierpienia, problemów, kłopotów, kiedy zdarza się dla nas coś bardzo przykrego, coś bardzo bolesnego, smutnego, przygnębiającego. Bóg mówi: ja o tobie pamiętam, ja o tobie nie zapomniałam, ja troszczę się. Może nie widać tego, wydaje się nam, że Bóg śpi, jakby nie reagował na te trudne sytuacje, ale wiemy, mamy tą świadomość, że Bóg jest przy nas i zawsze nas wspomaga. Wcześniej czy później przyjdzie dla nas pocieszenie, przyjdzie dla nas pewna nadzieja. Łaska Boża zawsze nam towarzyszy i zawsze nas wspomaga. Ma moc uzdrowienia. To Bóg nas ratuje zawsze nieustannie z różnych trudnych sytuacji. Nie ma takiej sytuacji, w której nie byłoby wyjścia z Chrystusem. Zawsze na Niego możemy polegać. Bo wiara w Biblii, kiedy mówimy na temat wiary, to jest oparcie się na kimś mocniejszym, na kimś, komu ufam. I tym mocniejszym, komu ufamy, jest Jezus Chrystus. Więc wiara w Chrystusa polega na tym, że opieram się jak na skalę. Chrystus jest moją skałą, o którą mogę się właśnie przytrzymać, mogę się na nie wesprzeć. Ona mnie zawsze uratuje. Jest tym, na którego możemy zawsze liczyć. Nigdy się nie zawiedliśmy na Bogu i nigdy się nie zawiedziemy na Bogu. Zawsze Bóg jest pewnym naszym przyjacielem, najlepszym przyjacielem, dawcą życia, dawcą miłości. I On oczekuje też od nas wzajemności, byśmy na Jego miłość odpowiadali naszą miłością. Amen. Na chwilkę usiądźmy. Drodzy bracia i siostry, godzina apelu maryjnego to jest szczególna okazja, będąc właśnie w takim miejscu pielgrzymkowym, trochę z dala właśnie od domu, w takim szczególnym kontekście, szczególna okazja do dziękowania Bogu w ogóle za nasze życie, za każdy dzień, który przeżywamy, który przeżyliśmy już, i za ten dzisiejszy. Niech on będzie właśnie takim symbolem wszystkich innych dni, które już dzięki Bogu przeżyliśmy na tej ziemi. Jednocześnie okazja do powierzania się właśnie na noc, która też symbolicznie nam przypomina właśnie te przemiany w naszym życiu. Czasami wręcz może być symbolem śmierci, właśnie odchodzenia z tego świata. Zawsze wieczór, modlitwa wieczorna niesie z sobą wiele okazji do szczególnych takich duchowych refleksji. Dlatego też przeczytałem tą Ewangelię o ofiarowaniu Pana Jezusa, ponieważ wieczór jest też okazją do robienia sobie pojęcie popularne albo mniej popularne, ale jednak wiemy, o co chodzi, takiego rachunku sumienia, stawania przed Panem Jezusem. Słyszeliśmy to proroctwo Symeona, które wybrzmiało właśnie przed chwilą. Przeczytam je może tak, jak przekładają inni translatorzy. Wtedy jakby związek z tym mieczem, który przeszywa serce Maryi, bardziej jest uwidoczniony. Otóż Symeon mówi do matki Jezusa, Maryi:
oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Właśnie zamysły serc odsłaniają się, czy demaskują, spadają maski właśnie w konfrontacji, czy w bezpośrednim spotkaniu z Jezusem. I wtedy można dodać właśnie, a twoją duszę miecz przeniknie. Wiemy, kiedy Maryję, Matkę Bożą, przenika miecz, właśnie kiedy te zamysły serc wobec jej Syna nie są zgodne z Jego zamiarami. Na upadek wielu. I właśnie ten rachunek sumienia, o którym wspomniałem, niech będzie takim uświadomieniem sobie, jak często w ciągu dnia opieramy się Panu Jezusowi. Nieraz robimy to bardzo w takich białych rękawiczkach, bardzo pobożnie, bardzo miło. Zwłaszcza właśnie jak jesteśmy już, że tak powiem, wytresowani w takich różnych pobożnościowych trikach. No niestety to grozi właśnie tym, którzy bardziej starają się o życie duchowe. Dlatego, że zły się pięknie przystosowuje. Zauważmy, że tylko Symeon, kiedy święta rodzina wchodziła do świątyni jerozolimskiej, olbrzymiego obiektu, o wiele większego niż Bazylika Licheńska, gdzie było, kręciło się, można tak powiedzieć, przebywało, kręciło się całe mnóstwo, bardzo dużo ludzi. Tylko ten jeden człowiek dostrzegł tych trzech ludzi, wiedział, kto to jest, wiedział, kiedy ma tam przyjść i gdzie ich spotka. Jeden do nieskończoności, możemy powiedzieć, ponieważ całe to mnóstwo ludzi zupełnie nie reagowało. I nieraz mamy takie poczucie, że w świecie jesteśmy jedynymi, którym jeszcze zależy na wierności Panu Jezusowi. Może i dobrze właśnie, że takie poczucie jeszcze w ogóle mamy. Prośmy więc też o właśnie tego Ducha Bożego, abyśmy chodzili w życiu, chodzili właśnie w duchu jak Symeon, żebyśmy chcieli rozpoznawać obecność Pana Jezusa. Bo to, czy chcemy rozpoznać, albo nie chcemy, albo możemy udać, że Go nie widzimy, albo nie wiemy, o co chodzi, albo jeszcze tam czegoś nie wiemy, to też to podpada pod tą kategorię na upadek wielu w Izraelu. A twoją duszę miecz przeniknie. Zechciejmy rzeczywiście otwierać się na Bożą obecność w naszym życiu, a wieczorem dziękować, przepraszać, powierzać się na noc i uczyńmy to teraz wspólnie, śpiewając apel Maryjny. Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, bądź pozdrowiona, bolesna Królowo Polski, cierpiąca wraz ze swymi dziećmi. Stajemy przed Tobą z sercami pełnymi obaw, lęków i niepewności, ale także z wiarą w Twoją miłość oraz matczyną opiekę, jaką nieustannie roztaczasz nad nami. Pragniemy z ufnością powierzyć Ci nasze życie i wszystkie sprawy, które nosimy w sercach. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas zawsze swoją opieką, a szczególnie wspieraj w chwilach życiowych doświadczeń. Broń nas przed działaniem złego ducha i ucz powierzać się zawsze Bożej opatrzności. Matko Zbawiciela, zasłuchana w Boże Słowo i rozważająca je w swoim sercu, bądź dla nas przewodniczką na drodze prowadzącej
do domu naszego Ojca w niebie. Amen. Pod Twoją obronę. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, wlej w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego, przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.